Łapeczka do góry, nie zapominaj siedźcie na policjancie, widzowie. I mam nadzieję, że się fajnie ogląda. Kurwa, jedzie 2 godziny. No zobacz, ty mówi, że jedzie, ty, że... Twój zajebiony. Kurwa, ty... Długo jedziesz, pajacu jebany. Spokojnie, Stasiu, nie dygaj, dupy, dobrze jest. Jak BMK, podoba ci się? No to za muzyka gra. Jaka? Ktoś musi do ciebie dzwonić, jak ci coś gra, wiesz? Zobacz telefon. A, dobrze. Możliwe, ktoś dzwoni do ciebie. Stasiu, dzień dobry, synek! O Boże. Ja pierdolę, ty. Ile za... Olu, ty się dojebałeś, stary. A co ty wyglądasz, żebyś pizdę dostał od jakichś borowików? Bo dostałem, kurwa. Jaka akcja w ogóle była? Stary, jak ci opowiemy, to nie uwierzysz. Mołotowami napierdalaj z dachu, ty. Pierdolę, ty, wy się sami się podejdź tu, Stasiu. Podejdź do mnie, chodź. Czekaj się, niebo, ty. Nie ruszaj się. Sterydy mam na sprzedaż. A ja mam coś do ciebie, czyli... Sterydy mam. Kto komu sterydy? Felgi do Passata, felgi do BMW, co chcecie. Ja felgi, ja sterydy. Czekaj, nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź. Czekaj, nie? Po co mi to? Okej, jeszcze amunicja. Macie wytrych? Adamek, 10 zł. Siemanko, mordo, miłego wieczoru. Walurusza. Wow. Ty, był dym jak chuj przed chwilą, cześć? Napadliśmy sobie na taką ten, na taki sklepik, nie? No, no, no. I policja, kurwa, stary, przyjechała, wiesz, elegancko. I lości przyjechali i napierdalej w nas mołotowami, nie? Pierdole, jaki będziemy furek, walić ty, na pizdę losów. Nie muszę, żebyś go walił. Radiowóz kradnie, jebany. Ty, ten Urusa wali, a ten radiole, ja pierdolę. Jak się zrymowało, ty słyszałeś? Muszę to czekać, zapisać. Jak to się robi? Się, bo... Wiesz, to rapową piosenkę. Jak to się robi? Właściwie, kurwa, ja sam nie wiem. Stasiu, kurwa, z takim mułem to ciągniesz za klamę i wyrywasz z drzwiami razem. Ty. Musisz, jak takie zielone wiem. Jest, jak takie zielone jest, musisz, wiesz? To zastopować. Mhm. Tak ciosasz, jak widzisz zielone, to wtedy, cyk, wiesz, coś. A jak przejść na kolejny słupek? To ci samo przejdzie, jak jeden ten, już będzie okej. Okay. No, kurwa, niby jest podniesiony i co? To no i co, nie idzie dalej? No nie, jest w górze jeden. Słupek, którym tam mięsieniem się to robi? Czekaj, ja ci zaraz powiem. H i G. No to próbuj tym H do góry. Albo G. No i opada. Kurwa, no niby otworzyłem ten zamek ja, i tak. Pierdolę. I nie zaotworzyłem. Ty patrz, jak ona za tobą jeździ. Bo. Chyba atencjara. Ale gówno, możliwe. Jak to zrobić? Chłopaki, dobra, macie jakieś tam jeszcze? No ja mam jeszcze jeden. Spróbujemy otworzyć ten auto. Masz, czekaj. Ty! No ja kombinuję z tym zamkiem. Ja ci powiem. Jak ci idzie? No ni chuja. Ci mówię, z takim młodym już wiem, dobrze szanujesz, jak to pójdzie. No wydawaj. To jak podjebiesz to... Ej! Archie! Co jest? Masz tu sianu? Czekaj. Co z tym urosłem? Co, do Maka mam skoczyć po hamburgera bez mięsa? Ty, ale... Masz? I weź BMW do mechanika zawieź, podjedź jak możesz. No dobra, no i dam jadę, ci. Ej, masz ten numer w ogóle? Mam. To napisz do mnie SMS-a. Pisałem już, kurwa, ale ty nigdy nie czytasz. Wiecznie nie, zajęty, cię, kurwa, nie, mam zapisane, dobra. Na ludzie. Dam ci gipsa, jak on otworzył, na bo ludzie, furę, dobra, będziemy mieli dwie fury wtedy. Kurwa, ale ciężko się otwiera to gówno. Ciężko w chuj. Już nie mam wytrychu. O Jezu. Nie, jeden mi został jeszcze. Pierdolajcie jakąś furę, będzie git. Ciężko jak chuj to zajebać. Co to kurwa jakby ktoś... Ni chuja, ja się poddaję, nie? Masz ten wytrych? Daj to. Tak, ciężko jak skurwysyn. Ty, ale to policja nie jest, to nie przy policjancie, może radio wywalił. Co mi obchodzi, ty? Mogę mu najebać. Poczekaj chwilę, zaraz do siebie odsunę. Nie masz psychy. Gdzie on jest? Za tobą. Zaraz go rozstrzelam. No, czekaj, niech spróbuję jeszcze raz, masz. Dałem mu. Dałeś mu? No to otwieraj. Okay. Chodźmy, zagadamy psa. Urusa zaraz będziemy mieć. Dobra, no zagadamy psa. O, patrzcie. Dobra, jest urus, pierdolisz to. Dobra, kochajcie, chodź, Stasiu. Wsiadajcie do mnie. Spierdolamy, fura jest. Wow, mam felgi do takiego jak serio? No, zimówki. Nieźle. Ale fura, gdzie idziemy? A kurwy. Dobra, to do klubu? Nie, podjedź po szpital, weźmiemy. Tu się jebać chce. Podjedź pod tego i podjedziemy na chatę, ja wam klucze dam tem, kto nie ma. Ej, zaznaczycie mi na GPS-ie ten szpital? Cały czas prosto jedź. Dobra. W sumie to tylko za prosto i z lewo. Ale to... Dobra. Lecimy, nie letymy.
No, siedź w tym mechaniku, zaraz będziemy tam. Jakie letymy. Lecimy. Lecimy. Lecimy, ja pierdolę. Dobra, Stasiu, marudzisz. Letymy, masz na hemoroidy. Jebać ci ciosa, kurwa. Letymy, masz na hemoroidy. Na starego pijanego. Powiem wam, że ta fura jest tak zjebana. Chuj tam, ale to ważne, żeby zakładników w czymś przewozić, nie? Wiesz, co chodzi? Tak, wiem, jak jest. Dobra, trzeba mechanika jakiegoś, nie? Ty, tutaj też na złom można fury wkładać. Mechanik? Rudy. No? Chodź na słówko. No, słucham. A właśnie, Stasiu, chodź tutaj, weźmiesz tego. Czekaj sekundkę. Stasiu, tu masz ubezpieczenie, chodź, patrz. Wow. Cześć, nie mam auta nawet, pokażę, gdzie, pokażę mu, gdzie ubezpieczenie. Cześć, nie mam auta, chłopie. O, tutaj, Stasiu. Tutaj mam. No ale to psy się przypierdalają o to. Tutaj masz. A masz siano tego. I na zdrabki pojedziemy. Ja dzisiaj wygrałem w chuj siano w zdrabki. Okej. No i git. No, co tam? Felgi, sterydy mam, jak coś. Bez powiedz to kurwa, te bardziej już rozjebane. A, szkoda gadać. Felgi to Passata mam, jak coś. Za ile? Słucham? Dwa koła. Dwa koła za Felgi? Jakby, amatora. Nówki? Ja, M-pakiet. M-pakiet? Dobra, poczekaj. M-pakiet, no, ja Felgi. Masz 1500 przy sobie? Zdrowia. Git. Daj mi go. Dobrze. Fajnie. Już zrobiłem go. To idę po te Felgi. O. Dobra. A co tam zmieniałeś? Jak tu nieść coś? Jak tu nieść jakiś przedmiot, ej? Gdzie tu są animacje na tym KOKO-RP? Podwójny właśnie wylot. Nikt nie oferował, kurwa, Felgi od Passata. Felgi pierwsze sprzedałem. Dobra, to weź od razu tu na do pachę do Chevroleta wrzucam. Od razu ta, rzucę. Franek, kurwo, ruda, pomóż, bo nie będziesz miał na jedzenie. Ty, jakie fajne te Felgi. Dobra, ty po jeszcze dwie. Franek, kurwa. Osek, kurwa, jedną. Kamu te ile jeszcze tych Felgi? Ile zapłacili za te Felgi? Ostatnią zostaw. Dwa koła, bo to tanie zajebaliśmy wczoraj. Jakby jakaś kurwa pruła się, że kradzione, to piszcie, Stasiu Chmura. Dobra. Na Twitterze. Gdzie na panowie? Trzymaj ta się. Na razie. Dobra, ogarnięte wszystko? Dobra, tak. Gdzie to BMK zajebane? Gdzie jest brama, właśnie. I który to mechanik? Może byśmy te Lamborghini ogarnęli? Ale o komuś sterydy? Tam robię, kurwa. Cyk, metanabol, metka, mechaniku, polecam. Mechaniku? Hola. Moglibyśmy te Lamborghini trochę metanabol, tutaj... Nie, różeczko, naprawiliście już tą bameczkę? To jest zrobione. Pani tak? Powinna przypierdolić sobie trochę winstrolu. Albo jakiegoś metanabolu. Ja nie wierzę, tak się dojebałeś, chłopie, że kurwa... Ja nie... Ty byś latał niedługo, ty. Bo pani ma taką kwadratową szczękę, nie? Żeby to wyrównać. Ładną mam szczękę. Chujową. Trzeba zakupić winstrol. Poważnie. A to teraz modne takie ty naciąganie polików, te szczęki takie kurwa. Czołkowski no, Adrian wysłał subskrypcję w prezencie, petarda. Ciosa winstrola i kurwa. O. I ty jest. Chyba, że woli pani pulę na mordę. Ja pierdolę. Dobra, pierdolę. Dobra. Od tego. Opłacona czy nie? Opłacona, dzięki, tak? Bardzo. Pula na mordę opłacona, no. Siemano. Dzięki. Opłacona pula na mordę, jedziemy. Okay, jedziemy. Okay. To lecimy. Opłacona. Lecimy. Dobra, wszyscy tu siedzą? Ilu tu was jest? Cztery, dobra. Dobra, to jedźcie za bemką. Dobra. Dawaj. Dawaj dymy z psami, kurwa, strzelanina jebana. Tak. Robiliśmy napad, wiesz? Przed chwilą.
Udał się? Udał się, ty normalnie jakiś chłop nam młotował rzucił. Tak się dostaje siano? Nie, normalnie opodatkowane chyba, wiesz? Wow. Tak, bo z tego opodatkowane są, ale już z Pacyfika to już nie. A z czego są opodatkowane? No z tych sklep. Sklepu, wiesz, tam u Lostów jakiś robiliśmy na Sandy, wiesz, takie sklepy, nie? Tam są. Kurwa, ja chyba Slickę na broń zrobię. Jakoś się będziemy dwoma autami uciekać, czy ten? Zależy ilu was jest. Dobrze, Bartek mija. To mam Fortnite na PS, za który zwałem mapę. Dynij trochę i kolejne, te bronie do kupienia, spoko się gra. Okej, ej, ale to co? Zależy co wezmą. Serio, mogę sobie zajebać tylko Fortnite i jutro sobie zagrać, zobaczyć co to jest. A, dobra, i rozkminić ten temat tego kodu, nie? Bo ja bym chciał w chuj. Z nami chodźcie, chłopaki. Zobaczyć, czy na tle innych ziomków, czy jestem w stanie w chuj też na tym, wiesz, zgarnąć, nie? Chuj mnie to ciekawi. Czy też by szło coś ten. Tylko udacie mi jeszcze łyknąć i to i... Jasne, spokojnie. Zaraz się nawodnicie, najecie, tak? Mhm. Dobra. Możemy wysiąść. Ja nie będę oglądał, ale ja nie chcę, żebyście oglądali. Kurwa, czego wy nie rozumiecie? Przecież chodzi mi o kod twórcy. Dobra, panowie, ja może ja zarobić... No zakujcie łapkę tutaj na pana. Nic więcej mnie to nie obchodzi. Dobra, za chwilkę, okej? Tylko wyciągnij. Dobra. Pan w żółtym podejdzie tutaj do przodu gdzieś sobie, do przodu. Dlatego będę grał w tą grę. Nie będę w nią grać, bo lubię. No wiadomo, przy okazji się nauczę. Umiem trochę grać. Wariaty. Ten. Ale hajs se zarobimy. Jak tam można jakiś hajs na kodzie twórcy zarobić, to se mogę pograć w to. No. Kto chce się najeść, napić, to sobie pijcie. No ja już się zjodłem i przepiłem. Tak? No, ja bym się napił. Ja to wolę kokę na wiosła. Dobra, czerwony ty chcesz się napić? Czerwony? Tak czy nie? Co? Chcesz boomboxa? Co jest? Pochuj mi. Pokaż. Puścimy muzę, kurwa. Dawaj go. Czerwony, chcesz pić? Jeść? Dobra. No przystał chłopa chyba. Coś tam dawaj ten boombox. Ty, ale on mi dał giwerę, kurwa, bez naboi, chłopie. A mogę się dać jeszcze? No to daj, czej. No to rozkuj mnie tu. Kolega nie rozkuj. Tam się link wklej. Weź pana rozkuj, niech mi naboje też da. No, dajdź. A, dobra. Ty, Unicorn. Tak, już chwilkę. Dzięki Beniu, na spokojnie. O, tu się muzę wkleja, tak? Tak, powiedz jeszcze jedzą. Ten taki skrócony link, nie? Jedzony? Mhm. Chcesz jeszcze napić może? Proszę bardzo. Nie, już się dziękuję pięknie. Dobra. Zakujcie pana. Żółty, chodź tu. A to ja go zakuję. No dobra. Ja tylko na 30 sekund luknę w telefon, muszę odpisać, kurwa, dla ukochanej, że się chyba spóźnię. Nie ma problemu. Tak w razie w łyżę, jak mnie jebną. Dobra. I czemu nie leci muzyka? Nie, bo chujowy link wkleiłeś. Nie każda działa, wiesz co? Nie odtwarza niektórych poziomów. A jaki link wkleiłeś? Działa! Lecimy! Ja nie wiem. O! Na stoda! Zakręć kurwą swą! Zająłbym się nią! Chętnie! Myślałem, że to nie działa! Ale jaki ten boombox ma basior, ty chłopie! Trzej się pokichasz! Jeszcze raz. Basior jak... A, zielonego skuje jeszcze, co? A, no. Basior ma jak muły tego. Jak ten zielony się nazywał, kurwa? Który? No ten zielona, taka bestia, ty. W takiej kreskówce to było. Shrek? Hulk, kurwa, ty Shrek, ty. Kolegę mi obrażasz? A, Hulk. No to... A to Marvelu. To ulubiona piosenka mojego ziomka. Ta. On nienawidzi tej piosenki. I tak mówię, tak to na stówę. Możesz liczyć zawsze na mnie, brat. Na mnie, brat. Tak mówię, tak to na stówę. Kto to śpiewa? Taki. Każdy dzień to kilka nowych szans. Wchodzę w to z ziomem, wchodzę na bar. Nigdy jaj nie brakowało nam. Dobra, starczy. Zajeb jaką makarenę czy co, kurwa. Dobra, lecimy z napadem. To nie ja puszczam. A kto?
Nie wiem, ktoś się obsługuje bomboksem, nie? No serio. Dobra, słuchajcie, co się dzieje, żebyście furnie pojebali. Ja, Stasiu, ten kurwa w moro, Armando i Sefir, jedziemy bębką, a reszta leci tą drugą. To Lambo, nie? To Lambo jest dobre, jak chcecie tutaj. Dobra, kto będzie wiercił? Ja, bo kto, ja mogę negocjować. Dobra. To w sumie mogę ja, jak chcesz. To leci, najpierw zobaczyć, czy będzie kurwa na tyle adrenaliny czuć. Gdzie taki boombox kupić? Podnieś ten i będziesz miał, kurwa. Ja mam. Zakuj mnie tym sefirem zajebany. Jak ty nas swoje zrobisz, zajebiesz tam się, przyjdziesz, to ja bym... Co to? Masz mój numer, jakby co, to może dzwonić. Czej, kurwa, gdzie tu się gdzie ty wiertł? Dawaj, zakuwaj mi ktoś tam. Ja cię zakuwam, spokojnie. Jak ile dzisiaj butów wmyłeś, kurwa, kolego? 2-6. Dobra, sprawdzam ktoś rozkład jazdy na dziś. No, twój stary do Katowic jedzie, kurwa. Jazda z burmami. Ty kurwa. Robimy. Dobra, nie powiem czegoś, bo wcześniej za to... Co, już poszedł drelować. Ile mamy zakładników? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Sześciu na sześciu jest, no? Tak. Dobra. Tylko tutaj czerwony się trochę tak zamyślił mnie. Ty, ja dorożę. Nie, jest gitara. A, jest, dobra. To no, jak zarobisz ten kwit na Fortnite, to już się do ciebie zwracać, panie prezesie, może być? Karmazynowego dziobacza? Ja żartuję, ale zagramy sobie, zobaczymy. Dobra, panowie, zmiana planów. No. Bo ten, Human Laboratorium i ten jest jeden raz na ten, jebnięcie z nieba. Raz na dobę? Tak, i musimy przenieść się do tego banku. Do no kurwa, te pompki tym Adidasem, bo ci wyjebieliście. Ale kurwa, to już tylu nie zrobimy. Nie, no bank możesz coś zrobić. Wyjebał też stary w przedszkolu przez okno. Ale nie w tylu zrobić. Ty powiedziałeś, kurwa? No jak, nie w sześciu zrobisz bank normalny. Bank masz w sześciu. Nic, Stasiu, nic. Już kupuję. Pa. Na magazyn możemy. Bank max pięciu. Na magazyn sześciu. Co ten prezes czeka na podwózkę. Ale ten, słyszałem, że ten magazyn to jakiś kurwa event z policją przejebany. Patrz, moje ciało idealnie pasuje do tego auta. Gdzie jest ten magazyn, kurwa, w ogóle? Ej, ja mam takie same fotele w aucie. Serio? Tak, no przecież takie same. Kozak. No dobra. Czarne całe, no. To co, lecimy? Gdzie lecimy w ogóle? Dobra, takie fotele jak u mnie, nie? I zmieniamy nie, na flekę możemy wszystko. Zobacz, Daria. No, flekę, to takie fotele jak u nas w aucie. Dobra, pakować się, kurwa. Hej, no. No, musicie czekać tam ponad 20 minut, to gdzie indziej też. Nie, no tutaj dużo dłużej trzeba czekać, wiesz? Tu dużo dłużej. My tam gadał z góry ziomek, że raz na dobę, dlatego tak trzeba czekać. Można dobra, sobie... ja tym nie kieruję. Kto mi tutaj ten? Dobra, dawajcie. Ile ty mi prowadzi furę? PTO. Dawaj na pole. Dobra, czekaj. Bo jeden został od nas. Jeden. Bagaj. Dojdziesz, co nie? Bagaj. Miały iść tam do bagaju, bo już u nas... Kurwa, ruszyć się nie mogę, ej, ruszyć się nie mogę. Dobra, dobra, dzięki Angelo. No weź mnie, kurwa, na tyle. Weź go do bagaja w pierdol, ty, Duffy. Jestem, kurwa, karmazynowy dziobak, śmieci. Tak, kurwa, Pepe, pan dziobak. Gdzieś spierdolił. Starego ci wyrucham, śmieci, kurde. Lecimy! Ja do ciebie tam. Dobra, lecimy. No jakie masz pytanie? Albo nie powtórzę, bo jak... Jakoś te... A to nie tam, gdzie ja zaznaczyłem? A nie wiem. Nie. A, może tak. Fleka, zobacz, flekę nam robią. Ty zobacz, jadą ze nami. No nie słychać ich, nawet nie odpali kogutów, to jedź tak. Przepisowo, serio. Tak? Dobra. Ile tu można jechać? 160, nie? 160. O co panowie chodzi? Zatrzymaj się. O co chodzi? Dzień dobry. Dzień dobry, o co chodzi? Halo. Dzień dobry panowie, zatrzymać się na poboczu, włączycie silnik? Dobrze. Nie ma problemu. Zapraszam. A o co chodzi w ogóle? O co chodzi? Tutaj przed nami, jakbyście mogli, co? Nie ma problemu. No, spokojnie. Ty, bo ja prawka nie mam, nie? I z gamy. Chwileczkę, proszę, poczekaj, dobrze? I z gamy. Słyszysz?
Halo. Ja słyszę cię. Coś tam pizgamy, nasi już jadą. Dobra. Daj, jak coś daj znak, czy zostań u Gipsa. No o co chodzi, księżniczka? Dzień dobry, panowie, moja to... piękna ty. Nie, nawet czy możecie opuścić szybę? Nie możemy. Nie możecie? Nie, bo się zamek zaciął. Proszę bardzo. Dacie, jadę na pewno odblokować. Nie możemy. No ja mogę tak lekko jest uchylony. O! Przepraszam, chyba. Zgłaszam za czwórkę. A pan nie wysiadł. Wypierdalacie stąd. Wypierdalać, celujemy do was. Elo, kurwa. Elo, kurwa. Dobrze. Dobrze, kurwa. Pobijamy klamę z nich, bierzcie. Bierzcie klamę z nich, normalnie, co to kurwa, nie ma dobroci, kurwa, dla zwierząt. Lepiej bierz klamę i chuj. Dobra, bierzcie wszystko, ja wszystko mam, nie? Sobie tego trzymam, ammo wezmę tutaj. Jak coś, to go trzymam, nie? Użył panik batona, kurwa ty, jadą! Dobra, ta, dobra, wsiadajcie. Czekaj. Te? Co tu mu zajebać jeszcze? Rozjebali... Kurwa, jadą. Uciekamy, sygnały słychać, sygnały. Dobra. Kurwa, wsiadaj! Wsiadaj! Do kolejnych pizgamy do kolejnych? Pizgamy ich też? Dla mnie nie ma problemu. Nie ma. Pizgamy? Możemy. Jebiemy ich. No chyba z tej głowy boli. Kurwa. Co ty robisz? Co on na chuj wy wysiedliście? Ty, on powiedział, że chyba nas głowa boli i pojechał ty, zajebał wam mnie. Jedziemy na paletę bardzo. Odjedź. Ej, ta beta, kurwa, ten SUV się przypierdolił. Co ten SUV się pruje tam? Nie wiem, jakiś kurwa. Dobrze odjeżdżamy stąd. Ładnie ich wyjebaliśmy. Mogę mieć więcej pistoletów niż jeden? Chyba nie. Nie mam 129 ammo mam. Dobra, to spoko. Dobra, ale jeszcze jedno. W tą stronę w ogóle pojechaliście, Stasiu? Gdzie wy? Wiem, no bo my nie wiemy gdzie jechać. To dawajcie może ten bank na paleto pierdolniemy. Ona nas od tego banku goni. Ale ich rozjebaliśmy. Chłopco tam się kurwa stało. Kurwa, ciężki pistolet miał. Tak, miał? Ten pies miał ciężki pistolet i go zostawiłem tam. Dobra, trudno. Nie, żeby pan mnie tam dać. Którą mamy godzinę? 9:37. O 12:30 będę tutaj poharać. Mówię no to ja. No chyba i widzicie będzie... jak wyglądam. Nie sądzicie chyba, chodź, że moglibyście mi najebać. Ty kurwo, myślisz, żebyś mi najebał? Myślę, że nie. No właśnie, 12:30. 100 koła papieru. Proszę. Myślę, że... Proszę bardzo. Z chłopakami przyjadę, nie? Żeby nie było. No i krótko. Ja jestem szefem tego burdelu. Myślę, że nawet jak ze starym przyjedziesz, to nic ci nie dadzą. To serio? Są takie skąpe kurwy, no. To chuj w ten warsztat. Ty, a ile tu bólą, jakbym chciał furę na złom? Siema, ty jesteś z gangu motocyklistów? Te. To jebać was, kurwy. Nie. To na solówkę dawaj, wychodził. Czekaj. To już czas. Rozliczenie, nie? Gitara. Co, ty zombie jesteś? A, tak. Pijesz solówę? Ej, czekaj, ty jesteś z od motocyklistów? Tak, mówi, że jest, no. Ty jesteś od motocyklistów. I ciosa, zobacz. Dobrze. Zaraz jeszcze Franek w pizdę dostanie. Pan Franek. Kurwa, jeszcze... Kurwa, panowie, jak macie się lać, to za warsztatem, kurwa. Zamknij pizdę, siano szykuj ten, bo 12 zaraz. Ty kurwa, śmietniku jebany. Młotowami będziesz w nas zrzucał? Kurwa, chodź tu, kurwa, gdzie uciekasz? Dawaj ty, kryminał, dawaj tym teaserem, tam atakuj, kurwa. Tego drugiego, tak? Tak, pacyfikuj. Spokój na warsztacie. Pacyfikacja! Naprawi pan? Otwórz. A otwarta. Ja pierdolę, ja to się odsuwa, bo jeszcze buksa wyrwę znowu ty. Co z jaja, jak chuj? Wypierdalać mi za warsztat, kurwa, raz! O jest! Masz już tak kurwa 150 koła, że krzyczysz? Dobra, lecimy. No i chuj, mamba Fatima nas nie ma, ty. Wieście, prezesa. Wpierdalam stąd. Jebie chujem tu. Narobili siary.
Ty jesteś od motocyklistów i bum, nie tego co trzeba. Siada. Siadaj. Ludzie, to piąchę to ci kurwa oddam później. Śmieci jesteś. Ej, my też wołali? A jaki masz ten? 404? Nie. Nie. No co za śmieć. To nie mnie, upiekło mi się. Gdzie oni kurwa są? O, kanapeczki. Kurwa, myślałem, że zdałem chlebem. Ale barykada. Się w warsztacie ukrywają jebane motorynkowe. Ej, dobra, go. Ej. Cię na górę wołają tam kurwa z 50 osób. No, zobaczcie kurwa, czy nikogo. To nie, nikt to nie nas my, to nie my. Na górę wołają z 50 osób. Ja już sprawdzałem, czy to... Ważne, że nie ja i mam wyjebane na resztę. Ty, słyszycie? Starego ci wołają do pośredniaka. Chodźcie na sekundę pod szpital, ja wezmę gazę. Bo ty, ale wam powiem, że blisko mojego numeru było, bo 200... Że Joker ma chatę, nie byłem u niego w chacie. Zapytaj go! Nie zdążyłem się z nim spotkać. Czy możemy wpaść na kawkę? A co chcesz z Jokerem? Tam cała ekipa jest, nie wiem czy się napierdalać z nim chcesz, czy tam. Z cukrem bym się napił, powiedziałem. Herbata, no kurwa, nie tam jakieś napierdalanie się, no co ty? To jedź, kurwa, tą babą zajebaną. A co to, oni tu po europejskiemu nie gadają. Zobaczymy tego. To je czekaj, na bank zaraz ile? Czekaj, max 5 napastników. No i git. To 5 będzie mi. Dawaj. Franiu, słuchaj. No? Weź mi ten, tego burgera, daj co, bo kurwa... Już się daje. Wiesz, jest za soko, nie? Dobry wieczór, pani. Halo? Wyciągnij. 30 minut. O kurwa. Ponad 35 nawet. Dobra, proszę pan. Co? Cały czas 30 minut, kurwa. Tak, 2400 sekund, 300 sekund to 5 minut. Troskujcie mnie. Chyba, że chcecie. No nie dać rady już. Nie czekamy, no odkujemy. Odkuj, panią. A czy ja tego gościa sobie przeszukam, bo on ma na pewno jakiś fajny fanty, jak tak sprzedałem. No odkujemy, jak ktoś co. No, stoi kolego dobrego. Kanapeczki. Chodź tu mały. Na rowerze spierdalałeś z kanapeczkami coś. Chyba, że zostawić ci te kajdanki na rączkę. Serio, kurwa nie bardzo, co to, żeś tak spierdalał? No bo... Nie. Jakby nie podnieca mnie być zakutym, wiesz o co chodzi? Nie, no dobra, rozumiem. Czekaj, się rozkuwam. A to takie lasso masz. Co? Mówię, że takie lasso masz. Mhm. Duże, czarne salami, kaszanka. Lubisz takie? Nie, ale fajnie było, gdybyś mnie odkuł i puścił. Wrażenie, że ona jest z policji. No coś kurwa nie złe pyta. Masz wrażenie. No to trzymajcie się tam chłopaki, powodzonka. Sprawdzimy sobie. A jak pani na imię? Lara. Nara? Odejdź. Lara. Co z nią? Z tymi ziomkami. Dobra. Ty, dawaj tam dzwoń do nich, powiedz, że chcesz tego. Robimy tą robotę, co mieć. Nie mogłem jej przeszukać. Do widzenia, pani Laro! Ej, zapamiętajcie ile czasu, żebyśmy zdążyli Nexta zrobić, kurwa. Bo znowu będzie pizda, kurwa. Pierwsza kobieta, która była do mnie miła, ty. Słuchajcie tej rozmowy, słuchajcie i na głośnik daję. Dobra. Siemano. Siemano. Ja dzwonię, bo bym chciał abonament kupić, kurwa, na koks, nie? No, a na ile? Na dzień, czy... Na tydzień. To półtorej bańki będzie. Półtorej bańki. Coś miejsce Stachowi zajął. Prośbę mam bardzo serdeczną. 1,3 mln mam aktualnie. No, no mógłbym się zgodzić, ale to jeszcze informacja też kosztuje w koksie. Ile za info? Możecie się kurwa ogarnąć w tym ramie, bo rozmawiam z klientem, dziękuję. Przepraszam, no. Mam kurwa motorów w aucie. Okej, rozumiem. Dobra, no to... No, jestem w stanie panu dać 200 000 za jedno miejsce. 200 tysięcy za informację na temat jednego miejsca z koksem? Tak, 400 plus pozwolenie, 400 za dwa miejsca, a to są dwa miejsca.
Tak, które, są dwa. Które? Ja bym chciał takie lepsze miejsce, takie... Znaczy takie... nie, bo tutaj w, mieście, w jednym miejscu się zbieraliście, a w drugim się przerabia. Okej, to może pan podać swój GPS, ja podjadę z pieniędzmi. Czy pan chce podjechać? Pan, aktualnie jesteśmy troszkę zajęci, ale... Możemy się umówić, że za godzinkę mniej więcej. Za godzinkę? Za godzinkę. Kurwa, mnie już nie będzie. Ja chciałem tylko pieniążki przekazać na szybko i na miejscówę, no bo ja już chciałem spadać spać, zmęczony po pracy. No dobra, to pomyślimy chwilę. Pan mi da chwilę i odpiszę panu albo oddzwonię. Dobra, dziękuję, hej. Dara będzie dzwonił, kurwa. Mówi, on ich jest kilku. Dwa miejsca są koksu niby. I mówi, że 200 za informację od sztuki, a 1500 pozwolenie na tydzień. Ja pierdol. To jest kurwa siana. Bo tam się ładnie musi zarabiać, nie? Czekajcie, ja pojadę tą BMW jak z tego. On zaraz się odezwie, rozpierdalamy ich, nie? A ty siedzisz, kieruj beta. Ja się nie widziałem nawet. Ale unikał ze mną, wiesz, spotkania takiego, bo za godzinkę mówi, kieruj, nie? Kieruj, bo domyślicie, wiesz o co chodzi, domyślicie. Dobra, to wsiadaj. Ej, ja podobno gdzieś na bagnach jest to. Możemy tam podjechać zobaczyć, gdzie ktoś się nie kręci. Poszukajmy może. Gdzie są, kurwa, bagna? To tamte te, co zwykle bagna? Ja nie wiem. My na bagnach to ze Stachem, kurwa, w tamtym innym mieście, żeśmy, kurwa, uciekali od psów, pamiętasz? Się turlaliśmy po wodzie, kurwa, a nie, cię nie było. Naprawmy auta. Mechanika, nie? Ja mam zestawy, nie? Jak coś. Ale takie rozjebane są trochę. No. Dobra, to chodźcie do mechanika i ten, i pojedziemy. Pilnujcie czasu, nie? Z tym napadem. Na pewno to 21:45, żebyśmy musieli iść zbierać zakładników. Dwóch tylko potrzebuję. No to 120 minut. Psy tam jechały, wiesz? Na pizdę ich walimy. Walimy ich? Dwóch policjantów nie zestrzelił. Coś bym zrobił. Mi nie trzeba dwa razy. Wracaj tym Frankiem, chłopie. Stasiu za dwóch. Ilu tam było? Dwóch. To poddajemy ich i kroimy ich z fantów. To dwa tapy, nie? Ja walę od razu. Ale to trzeba coś chyba krzyknąć do nich, nie? Ja krzyknę do nich, kurwy. Niech oni nas zacznę gonić chyba pierwszy, czy? Tamtym autem? Nie wiem, stary. Ja sobie krzyknę do nich. Zaczepimy ich. Dobra. Zaczepiamy psów i poddajemy ich. Znaczy zabijamy, strzelamy, strzelamy. Zabić to nie. To zakręć tym gadkę na nas, wiesz, gonili czy coś. Tam chcieli mandat, zatrzymaj się, zjedź na pomocę czy coś. Szukaj tu ich, szukaj. Za nami są chyba, wiesz, po prawej stronie. Gdzieś oni w prawo będą. Ale pod komendą nie możemy. Ale za nami są, za nami są. No coś słychać tam, kurwa, nie? I ty gdzieś w lewo. Skręć w lewo. I prosto jedź. I teraz w prawo. W prawo teraz? O, mówiłem. Jeden. Dzień dobry, panowie policjanci. Słucham? Gówno, kurwa, śmieciu jebany. Proszę się uspokoić. Jebać psy. Jebać psy. Jebać psy. Jebać policję. 24 na moje 20 potrzebne, 18. Wysiadaj, kurwa. Wysiadaj, kurwa. Kurwo. Byliśmy tu zajebał to jakieś radia, kurwa. Zawijamy się, bejeszcie go. Zabierz mu radio. Weź go. Wezwał wsparcie. Jakbyś kurwa nie dotykał radia, to byś nie dostał kuli. Wiesz czego, kto ma kajdanki? Ja go wezmę, dobra. To czekaj, nie zjedź. Dawaj go do bagażnika, mu zawijamy go stąd. Spokojnie, 10 chłopa, ty wsparcie wzywasz, chłopie, pojebało cię. Otwieram drzwi, zakuwam. Szybko, bo jadą. Do bety go. Do czerwonej. Czekaj, to nie jest tak łatwe. Ale ty długo robisz to. Zakuj go. Wyjeb go z auta, po prostu wsiadaj normalnie, jakbyś wsiadał do auta. Wsiądź do auta? Halo, słyszymy się, co tam? Dobra, no to pan mi da 3 minuty, max 5 i pan dostanie jeepsa, gdzie podjechać z pieniążkami. Dobra, hej. Wolisz mi, co? Za 3 minuty będzie GPS na koks, gdzie podjechać z pieniążkami, coś tam. Idziemy ich jebać. Bierzcie klamę z tego gliniarza. Nie, bierz psa ze sobą, nie możemy tutaj, musisz go zabrać. Bierzcie go, o Jezu, jak ja nie mogę patrzeć, opie, ty jesteś tutaj, masz kajdanki, nie umiesz kurwa coś zrobić w ogóle. Co to za ruchy, kurwa, 30 razy bym go zabrał stąd. Ty tak skurwysy.
chłopie na innym kontynencie, to by nas już wyruchał serd jakiś. Wsiadaj do nich. Ty, strachu, co fona miałeś, nie? Mhm. Się klei coś tam. No dzwonił ten z koksu za 3 minuty do Jeepsa. A ty chcesz walić ich na łeb? Mhm. No to pięknie, no miało być zaćmienie, będzie kurwa księżyc. Ale co, walimy się z nimi na dziurę? No będzie czerwony księżyc, no kurwa. Chodźmy za tej końcu. Macie kokę, żeby tam kurwa coś poprawić po dziąśle? To dobry moment. A gdzie ten pies? Z nami w bagażniku. U nas? W bagażniku, ale wyżyje pan nie szczeka nawet? A zabraliście mu sprzęty? A ja no to. Siema. Dawaj, bombimy go, bombimy go, wysiadam, bombię go, kurwę. Trzymaj się. Dobra, jedziemy dalej. Będą dalej, to będą chcieli na stujeczkę zajebać solówkę, to staniemy. Wypuśćcie mnie. Co to jedź. Wypuśćcie mnie, so. Ej, fura nam się kopci, jest pizda. No, musimy stanąć ich zajebać na pizdę. Teraz, bo oni jadą i najebiemy im po szybach. Stań. Ale to czekaj, w tunelu najlepiej, bo tutaj kurwa tylko niech kierowca to, mówi. Tam nie niech będą kierowca mogli, mówi, kiedy wyszło. Tam nie będą mogli nas, wiesz, otoczyć, nie? Zjedź na prawy pas i przed tym tirem, szybko! Przed tym tirem, teraz. Już, stajesz. Ale żeś stanął, kurwa! Pajacu jebany. Dobra. Siadaj na kierowca. Bierz tą furę z tyłu, bierz to, kurwa. A i wyszli chyba. Dobra, czekaj. Jedź do tyłu! Do tyłu, cofaj. Dobrze. Nie po ścianie, wyluzuj się. Obróć se tą furę, chłopie, kurwa, co ty robisz? Dobra, spójrzcie, luźno. Daj mi kierować. Sam mamy w bagażniku. Tak? No. Daj mi, idź się strzelać. No jak ja mam tylko taser, dlatego chciałem z psa wyciągnąć, kurwa. Chodź. Szybko, chodź. Wsiadaj. Wsiąśnij, dobra. Dole nie. Aj, kurwa, tu stało. Weź se klamę ze mnie. Kucnij se i weź pistolet. Kajdanki, kurwa, nawet nie mam przez patołachy. Mówiłem, dajcie kajdanki. Czekaj. Dobra, szybko. Jeszcze raz. Weź tak, masz kajdanki? Właśnie nie mam kajdanki. Dajcie mu moją klamę szybko. Dobra, ci podniosę. Nie weźmiesz pistoletu bez klamy. Podchodzę bez kajdanek. Nie, ciebie chcę po prostu podnieść na szpital, zawieść. Lipa jest, chłopaki, tak? Fest. No dawaj. Nie mogę coś, nie da się. O kurwa. Wpierdalaj się w nich autem. Co ty, kurwa? Wpierdalaj się w psiarnię. Poddaj się tym koniem. Zamknij pizdę, kurwa. Dobrze! Ładnie, dobrze, jeszcze jeden leży! Dawaj. Ostatni pies został! Idź go pierdolni autem! Idź go pierdolni autem! No w chuju, wal go autem, chłopie! Ej, po prawej jest nasz jeszcze. Po prawej za nami, co on robi? Nie wiem, mnie samochód lokalny przyjechał. Patent z teasera! Będzie ciosał psa! Będzie ciosał psa z teasera! Dawaj go! Co tam, kurwa? O, dobrze! Pa! Obiegówkę robi! Ja nic nie widzę, łap! Kurwa, mnie lokalny przepchnął! A mnie, kurwa, pies postrzelił! Kryminał tam walczy, chłopie! Dawaj, kryminał, ładnie tam ten unicorn, kurwa, najebałeś dwóch. Mnie rozjechała baba, kurwa. Ała. Kolejni jadą. Bokiem furę postawili tam na z tyłu. Kurwa, helikopter leci. Mógłby nas stąd zabrać, ała. Ile tych psów tutaj, kurwa? Zajebanie, hopy. Poddał się, patrz, poddał się i jebią do niego. O, najebali go. Panie policjancie z dreadami. Halo, panie z dreadami.
Chwila. O, panie, panie władzo stojący. Nie lepiej do autobusu? Dobra, do autobusu. Dobra, do autobusu, do autobusu. Tego autobusu. Poczekaj, poczekajcie. Czekajcie. Mamy miejsca sporo, nie pchać się, nie ma co. Jest otwarty w ogóle? Kto ma kluczyki do niego? Na kierowcę niech ktoś musicie idzie. Się, musicie się odsunąć, żeby mógł otworzyć. Twój stary ma kluczy do autobusu. Zagra, kurwa. Będzie konwój. Ale dymy. Ale zapraszam z kierowcą. Dziobak! Rura! Wpisz demu! Uciekaj! Dziobak! Wysiadam, wysiadam, wysiadam. Dziobak! No wysiadam, spokojnie. Dziobak! Nie wierzę. Nie strzelajcie do nas, no przecież my nie jesteśmy. Nie zrobiliśmy. Strzelajcie do nich, nie strzelajcie do nich. Weź tego pana dziobaka, jakkolwiek. Siup, do widzenia. Dziobak! Ej, dziobak, wszystko z tobą w porządku? Dziobak! Naprawki mamy? Dziobak. Mam, już ci dam. Dziobak, jesteśmy z tobą! Wyjdź, ja naprawię. Głupio wyszło. Kurwa, dziobak. Boże, dziobak, ty nie żyjesz, dziobak. Dziobak, panie władzo, mogę pomóc dla dziobaka? Nie. Się pożegnać? Dziobak, proszę, dziobak. Pożegnać to państwo. Psajdak, nie umieraj. Ho, szefie, za ramię wezmę szefa, zapraszam. Następny, kurwa. Ho, szefie, pod ramię. Pan się przesiądzie. Tu do radiolki. Z naszej. Pana... Co to policja robi, człowieku? Psajdak, wybieram cię. Pana, ale pan się nie kierowcy, muszę wyśmieć. Opałka. Co? Nie, no kurwa, tak to nie. Dawaj w pizdę, jedź. Ale tak to nie. Nie, jedź. Tak chyba ała, nie, ała, tak to nie. Nie za bardzo. Nie za bardzo, nie. Nie, co? Nie, nie za bardzo, nie. Chłopie, nie byłeś postrzelony, nie. Uciekaj w chuj. No już jak zacząłeś, to kontynuuj, jebać no. Kto niewinny łapy do góry? O. Wsiądzie tutaj na kierowcę. Ej, to samo, nie, to samo przestało. Tak, ej, bez kitu. Tak, pa. Ja tam schowałem. Ziomek, weź. Sunie się, pani. Staje się rura. Czemu, kurwa, jestem kierowcą? Jeszcze, aha, jeden, dobra, niech wysiądzie, jeszcze jeden niech wysiądzie. Ja pierdolę ty. Dobra, dobra, panowie. Bo my było luterany, jedziemy do tego szpitala, czy nie? Proszę wsiadać teraz. Proszę mnie zawieźć już. Kurwa, jak ja chodzę, ej, poczekajcie, wierz, dajcie chwilę, bo to tak nie może być. O, tak miało być. Ej, policjant, wieź mnie na Kopernika od razu. A, Karmazynowicz, działa. Nie ma takiej ulicy tej, ale dobra. Hetmańska jest. Wsiadaj. Wieź mnie od razu, kurwa, tam. Hetmańska otwarta, co? Sajdak, jesteś tu? Nie. Sajdak, to tam kurwa ci. Sajdak, kurwa, idę was. Nie u autobusa. Z tyłu jest, zobaczcie. Tylko mu giry widać przez okno. Chyba pana nie ma. Sajdak, pachę wietrzy. Panie władzo, a zajedziemy, słucham, do McDonalda? Nie ma na Sandy.
A co kurwa, jest na Sandy? Co panie władza, pan bez koła tak jeździ? Nie siedzi gdzieś z tyłu, to jadę. Psajdak Supermana robi, zobacz. No tak. Nie, moje bociane giry to chuj, nic nie poradzą. Ty nie dał się udusić. Nie dał się? Od takiego kozaka nasterydowanego, nie, ni chuja nie bierze go. Kurwa, wycieczka do szkoły. Zapraszam wszystkich tutaj do mojego gabinetu. Proszę się położyć. Możemy się położyć, dobra. Proszę się położyć, pan pierwszy, reszta poczeka sobie na zewnątrz. Dobra. Wyjdźcie stąd, zapraszam tutaj pana, proszę się położyć. Nie ma. Co panu jest? Co się stało? Jakieś bóle, jakieś nauczulenia na coś panu? Tutaj postrzał pan, proszę pana. Okej. Jeszcze jedno miejsce tam macie, o. Jakby pan mógł tu jakoś tutaj zatamować. To macie jeszcze jedno. Czemu masz ręce w górze ciągle? Bo jestem niewinny. Lewy bark. Widzę tutaj postrzał lewy bark. I lewa noga, czyli mamy dwie rany. O, to ja pana przeszukam od razu. Dałby pan radę tutaj. Ja już byłem przeszukany 3 razy. Ale to tak, ja nie przeszukiwałem, wolę wiedzieć. Tak? Idź pan jaka, co? Widziałem. Pan jest poszkodowany? Pan tutaj w czerwonych spodniach? Coś panu dolega? Ja tutaj nie już tak, lekarz opatruję. Porwany przez jakiś gangusów. Założyli mi worek na łeb i nie wiem co się dzieje. A coś panu jest? Coś panu dolega? Nie, czuję się dobrze. Na szczęście nic mi się nie stało. Lekarzu wyjdę z tego? Pan w czempionie. To już mogę wychodzić? Ja tutaj jeszcze muszę do oni. To co panie władze, już mogę wychodzić? Maski, tam do tego funkcjonariusza z przodu, wyjaśnienie sytuacji. Dzień dobry, melduje się Archie Legend. Tony. Proszę uprzejmie, panie władze. Dlaczego? Darko, zostań tu na chwilę. Poproszę artykuł oraz podstawę prawną zatrzymania. Delikatnie. Proszę uprzejmie. Pod ścianę, panie władze? Dobrze, dziękuję. Przepraszam. Pan chyba nie zna prawa, co? Uj, on nie ma kuli, kurwa. Z ciekawości, nie? Prawnikiem kiedyś byłem, nie? Tak jest. No, to wolę nie mówić. Uj, tam ja nie umiem, nigdy nie byłem medyków. To ja wiecie, że ja to robię dla beki teraz, żeby stąd wyjść. Wyciąga kulę z barku i odkłada na tacę. No, strzyma pacjentowi ranę i kurze. Ale tak, halo. Halo, budzimy tak, się? Budzimy się? Czy pacjent mnie słyszy? O, tak. Jak się pan czuje? Super. Jakby... Kto to puszcza? Kto to puścił? Super się czuje, naprawdę. Bumbot. Dobra, jest pan... Poproszę pana dowód.
Poproszę pana o dowód. Gdzie znajdę dowód? Wraca pan do... w lewej kieszeni. Lewa kieszeni. Chyba pan mnie. Okay. Tak, chyba tak, pan tak. Mnie. Od przodu. Od przodu po operacji barku. Alberto Martinez. Tak jest. Panie policjancie? Alberto Martinez, proszę sprawdzić. Alberto Martinez. Łapy, łapy, policjant, łapy. Łapy. Dobrze, jadymy. Opatrzyłem go. Spierdalamy. Spierdalamy. Do radiolki, do radiolki. Wieszcze klamy. Do radiolki. Dzień dobry. Ja operację robiłem. Daj głośniej, żeby nie słyszeli, daj głośniej! Dobra, okej. Okay. Operację robiłem, łachudro jebana, puść mnie. Operację robiłem, kurwo. Nie ma 26 własnych kurwa. Człowieku, ja jestem medykiem, ja tu pracuję, co ty odpierdalasz, kurwa? Aktualnie zamknij mordę, kurwa, nie zeszcie na dwa budynki pajacem pierdolone. Dobra, masz prawo zachować milczenie wszystko to, co kto to powiedział, że jestem pajacem? Walisz solówę? Walisz solówę? Dobra, jeszcze raz się przedstawię. Lima 26, Sebastian Chmura, oficer 4. Masz prawo zachować milczenie wszystko to, co powiesz. Może zostać wykorzystane przeciwko tobie w sądzie. Masz prawo do adwokata. Głośniej daj! Masz prawo do adwokata. Daj głośniej! Strach, jak to twój brat? Kurwa też, kurwa. No. A co pan mylił Chmura? Tak, kurwa, wypuść brata! Zostaw brata, bandyta. Zobacz. Bądź człowiekiem. Ma pan prawo zachować milczenie wszystko to, co pan powie, może zostać... Witam policjantów, co tam się dzieje? Masz prawo do adwokata oraz psychologa, tak jak i znajduje pomocy, się. Prawo pomocy, pomocy! Pan, zapraszam pana w pomarańczowych włosach za... Co się stało? Kurde, ale akcja. Pana zapraszam też. O, pan Chmura! Pomóżcie! Dobry pan, gangusy! Dobra, pomóżcie! Oni są rozjebani, co jeden pies został? Kurde. Szef przedstawił panu prawa? Często pomarańczy... po prostu. Kurwa, dwie dobra, góry. Dobra, kompania odjeżdża z tobą. Ale my idziemy, kurwa, radnego mamy jadę właśnie. Ale ja. Sebastian Chmura, oficer 4. Masz prawo zachować, nie czynisz wszystko to, co powiesz, może zostać... Może zostać wykorzystywany... Z tej strony Stanisław Chmura, Sebastian, jako starszy bratka, że zamknął ci już mordę. Ale akcja, Chmura porwał Chmurę, co jest? Co jest? Kurwa. Dobra, Stasiu, do której celi chcesz? Do pierwszej czy do drugiej? Kurwa, nie możesz zamknąć brata. Brata chcesz do kryminału zamknąć. Ty, Francesco, odpalaj tego boomboxa, zakuta całej robotę. Nie mam, kurwa. Zamykam tu psa, patrz. Zamykam, barykaduj go. Barykaduj. Stasiu, ej, wyjdziesz, kurwa. Ciałem, praca zapaśnicza głową. Tak, to nie, panowie. No co nie, nie wyrwiesz się, tu za duża masa, hopy. Dobra, jeden po drugim. Jeden... Ja z przodu. Panowie, dobra, jak nie będziecie robić problemów, pomniej. Dobra, już. No nie wyjdziesz, ciosa, nie umiesz kurwa. Zapasów. Kurwa! No nie ładuj. Z bratem na zapasy. Nie ma! Dobra, jedziemy tu. Otwieraj. Kurwa, weźcie, niech mi ktoś przejmie, błagam daj was. Daj mnie do tego, braciszko, ty się opojebany. Stasiu, pod tego, ja cię przeszukam. Człowieku, ten kurwa już celi byłem. Pół godziny szuka, kurwa, amator ty. Ej, weź mnie rozkur, bo nie mogę nawet wyciszyć gardła. Jak ty wyszedłeś? Zaraz. No, że się otworzył cele. Tam były zamknięte cały czas. Nie, no otwarłeś. Nie, tam były zamknięte. No przysięgam, że zatworzyli. To no z tych miejscu. We dwóch postawimy, tak. Przeszukuję cię, dokładnie. Tak. Ej, weźcie mnie rozkujcie, błagam, bo nie chcę tak krzyczeć każdemu. Ej, ale wiesz ten, pomyłkę jakaś okay, zabieram ci kajdanki. Oczywiście, Stasiu. I zabieram ci telefon na razie. Słyszysz, chmura. No. Słuchaj, bo my ze Stasiem jechaliśmy, kurwa, w pole to na Borowikach okay, byliśmy. Dobra, i nas baba lokalna rozjechała okay, i kryminalistów. Jest Stasiu. Chłopaki, zaraz mi wszystko wytłumaczycie, co i jak, okej? Okay? No dobra, no bo dobra, my jesteśmy z tymi bandytami, co tam byli. Chodźcie plecami do mnie, ciebie też. Ja w przodu zabrałem. Ale tak, muszę cię przeszukać jeszcze raz. Już mi wszystko zabrałeś sobie. Nie, muszę jeszcze raz cię przeszukać. Gdzie bumbo? Serio? Tak. Lima 26, Sebastian Chmura, oficer 4. Stasiu, stań pod ścianą. Co nie? Stasiu, pod ścianą. Dzięki. Dobra, przeszukuję cię oczywiście, zabieram ci... No zostaw mi oponę, kurwa!
Halo? A ciebie przeszukiwałem. Halo, felgisterydy mam na sprzedaż. Zarzuć numerkiem, to wezmę potem. Dobra. Dobra, przeszukuję się. Nie drzej tej pizdy. Musi pan tak drzeć tam? Oznaka. Sorry, interes ubijam. A który tak krzyczy? No ja na zewnątrz. A? Tu ktoś krzyczy strasznie, no. A ja nie mogę ściszyć gardła, bo mnie nie odkuli. No rozumiem. Bywaj tak. Ścisz gardło. Okej, okay, już. Tak. Dobra, jeszcze raz cię zakuwam. Delikatnie. Panie władzo. Tak. Panie władzo. Okej, okay, Stasiu, rozkuwam cię. Kurwa, głodny jestem. I rozkuwam kolegę, nie odwracać się. Ręce do góry, Stasiu. I kolega to samo, ręce do góry. Dobra, dobra, ty brata będziesz bił. O! Ciosaj go! No nie mogę, bo ty mnie ciosasz. Dobra. Wow, ciosaj go! Stasiu, ciosaj! Ała! Jak to? Tak musimy być wszyscy. Coś ty zrobił, brata pobiłeś, kurwa, chmura. Stasiu, w porządku. Dobra, ręce do góry, podnosisz ręce. To celi mnie wsadzili, celi mnie zamknęli, chłop. Brata mi najebałeś, chłopie. Zamknęli, wszystko jest zamknięte. Stasiu, kurwa, żyjesz. No próbuj się do mnie tu. Ty no zobacz, ty. Odsuń się, ty jesteś zakurty. Siądź. No tak, no spokojnie. Co jest? Nie wiem. Kurwa, ktoś dzwoni, gdzie tam? Panowie. Idźcie przejdź. Panowie. Panie policjantu, dobra, weź się. Tu kolega chce tylko jeść, dam mu pan jeść, ja już nie odsuwam. Się tam tym się zajmijcie, ja muszę stać się do... Siemano, wyszedłem z kryminału właśnie. Siema. Kto to jest? Jak to? Jak to? Stanisław Chmura. Perfumy, sterydy, felgi, wszystko mam na sprzedaż. Opaliłeś się trochę, widzę. Tak? No. Zamknij pizda, Abdul. Trochę bardziej. Dawaj 20 koła. Nie mam. No. Co to za koleżanka? Odarka. Jak? Odarka. Jak? Od kryminału. Okej. Okay. Dziewczyna z kryminału? Nie no, koleżanka od kryminału. Od kryminała? Tak. Wow. W ogóle dużo dup jest w tym mieście, zauważyłeś? Okej. Okay. Na każdym kroku. No jest ich trochę. Ciekawe, która cię pokocha, Stasiu. Żadna. Tak, wysportowanego. Ja jestem zajęty. Gdzie tam ta banda? Ten, bo ja się umawiałem z Frankiem, o 22 napad walimy, mam fajny plan i lecimy, nie? No, zaraz wejdą, wszyscy siedzą nas. No i lecimy a zaraz na potrobić. Bo jesteśmy bojówkarzami. Okay. No co się kurwa śmiejesz? Jesteśmy bojówkarzami. Mój chłopak też. Nakurwiał psów. Ty nie jest mój chłopak. Twój ruchacz. Też nie. Ty Stasiu, chodź ci wytłumaczę pierwszą zasadę bojówkarza, patrz. Jak masz klamę, nie? I celujesz w kogoś, to musisz się szybko na boki ruszać, nie? Wow. Bo jak chodzisz wolno, to musisz nadusić ten mięsień i wtedy będziesz chodził szybko, bo tak to się będziesz wywalał. Nie możesz stać w miejscu, musisz ciągle chodzić, nie? Wtedy taktyki wojenne? Tak. Albo przykładowo jak jedziesz samochodem na bitkę, to nigdy nie wsiadasz obok, tylko zawsze wsiadasz za kierowcę, bo wtedy on jakby zajeżdża i robi sobie osłonę z auta i ty wysiadasz za nim. Są takie podstawy, nie? No to się nauczysz, będziesz jeździł na bitki. Naucza się.